Wróciłam. O, cześć, skarbnik. Idealnie. Bo ja muszę lecieć prędko do hotelu. O. Jest klient, na którego czekałem. Jest teraz w Krakowie. No dobra, powiedz mi, a co z Majką? Udało ci się coś od niej wyciągnąć? Nie, nie mam z nią kontaktu. Siedzi w pokoju. Cisza. No dobra. Lecę. Leć. Witek, może zamknij nas od zewnątrz, co? Nie, nie, uspokoiłaś się już, także myślę, że będzie dobrze. No dobra. No. Życz mi powodzenia. Powodzenia. Pa. Pa, miłego dnia. Wzajem, pa. Maja, jesteś głodna? No wiesz co, no nie bardzo. Za dwa dni wylatujemy z Peterem na Majorkę. Wow, na Majorkę? A mogę lecieć z wami, proszę? Ale to jest tylko nasz wyjazd. No to poczekam na was w Londynie. Maja. No proszę, będę grzeczna, obiecuję. Nie kombinuj i siedź u ojca. Tu byłaś wystarczająco długo. No, czyli co? Mam już do ciebie nie wracać? Nie histeryzuj, jesteś już duża. Muszę odebrać, Peter dzwoni. Pa. Jasne. Nienawidzę cię! Ciebie i tego twojego całego Petera. Jedźcie sobie gdzie chcecie. Maja, jesteś głodna? Co ty tu robisz? Widzę, nie masz prawa mi podsłuchiwać! No i dokąd idziesz? Nie wiem! Mama mnie nie chce, no to pójdę gdziekolwiek, przecież jestem dorosła. Tak, jasne. A powiedz mi jeszcze, za co będziesz żyć? A, no nie wiem, no może będę kraść i będę robić co tylko chcę. Super. Otwieraj drzwi, bo zaraz zacznę tak krzyczeć, że przyjedzie policja. A, krzycz, kochana, krzycz ile wlezie. Niech przyjadą, wezmą cię na izbę dziecka i ojciec cię będzie musiał odebrać. No, ojciec mamy gdzieś! Tak? Majka, serio? Jak ty możesz w ogóle gadać takie rzeczy? Przecież nie widzisz, że ja i Witek chcemy ci pomóc? On woli ciebie i Julkę. Co ty bredzisz, dziewczyno? Tata cię kocha i to bardzo. Że nawet szuka szkoły w Krakowie, żebyś tylko mogła z nami zostać. Tak, akurat. A tylko jak coś się stanie, to od razu mnie olejecie. Nie, nie olejemy cię, obiecuję. Co ty właściwie nawywiałaś w tej szkole, co? No, podpaliłam jedną z klas. Ale to nie było celowo, bo chciałam spróbować papierosa, no i wpadł mi za szafkę. No, to grubo ci powiem. No, ale wiedziałam, że ty tego nie zrozumiesz, bo ty pewnie zawsze byłaś grzeczną dziewczynką. No, widzisz, muszę cię zmartwić. Niestety nie zawsze. Też trochę nawywijałam w szkole. No i co ty niby zrobiłaś? Nie wiem, kredę złamałaś? Prowadziłam samochód po pijaku. Potrąciłam człowieka i miałam wyrok w zawieszeniu. Co? Ale widzisz, już na szczęście zmądrzałam i mam teraz super rodzinę, którą kocham nad życie. Maja, ty też do niej należysz. Też jesteś moją rodziną. Myślałam, że tylko ja wywijam takie numery. No widzisz, nie tylko ty.